ci Julcia poszedł sprawdząc przyrody? Może być. A co dostałaś? No trójkę dostałam, ale to dlatego, że pani się na mnie uwzięła. Ja tak naprawdę wszystko napisałam. A ta głupia, wredna baba, nie wiem, jakoś dała mi taką głupią ocenę. A Zuzi dała piątkę. A daj spokój, ta twoja nauczycielka to jakiś stary głupi cap, na dodatek jeszcze nienormalna, jak wszystkie te nauczyciele w twojej szkole, no banda świrów, więc nie przejmuj się, dziecko. Naprawdę nie jesteś zła? No oczywiście, że nie, no każdemu się może zdarzyć, także no chodź, pojedziemy na jakieś zakupki w nagrodę. Jej! Hola, hola, gdzie tak wchodzisz sobie tutaj, co, jak do stajni? Może jakieś przywitanie? Cześć, mamo! No, cześć! Jak tam w szkole było? No, fajnie było nawet. A jak sprawdzian z matematyki poszedł? Co dostałaś? Czwórkę. A co Kasia dostała? Piątkę. No to widzisz, Kasia się jakoś mogła nauczyć, a ty jak zwykle. W takim razie oddawaj telefon i masz karę. Oczywiście marsz do pokoju się uczyć, bo ja darmo zjada tutaj w domu trzymać się nie będę. No Julka, a co to za bałagan? To mamo, samo się jakoś zrobiło. No, samo, na pewno. Proszę to natychmiast teraz posprzątać. Mamo, bo ja teraz A dobrze, to nie przeszkadzam ci. W takim razie ja ci posprzątam. O, super! A co to za syf jest? No tylko nasrać tu jeszcze na środku! Mamo, ale tu tylko jedna butelka leży. No jak jedna butelka? No widzisz, jaki tutaj jest syf? No dziewczyno, zarościsz brudem! No dobra, no zaraz posprzątam. Zaraz! Zaraz to ci kopa w dupę zasadzę, leniu! Masz tutaj posprzątać natychmiast i za chwilę przyjść i cały dom wysprzątać, bo to jest twój obowiązek. To tak samo twój obowiązek. Nie pyskuj! Ja nie jestem waszą służącą. Do roboty, gówniarzu! Mamo, bo ja... No nie działa ta twoja nowa szczotka. Co? Jak to nie działa? A co się stało? Nie, no matko boska, no nowa szczotka! O, bo ja nie chciałam! Nie no, Julcia, nie przejmuj się, no najważniejsze, że tobie się nic nie stało. A nową szczotkę to mi ojciec kupi. Bogdan, jedziemy po nową szczotkę! O, super! Mamo, a mogę z wami, bo ja chcę nowy plecak! Mamo, wiesz co, spadł mi twój telefon i zrobiła się na nim taka mała, prawie niewidoczna ryska. Co? No przecież to jest mój nowy, 4-letni telefon, no jak mogłaś? Mamo, ale to był przypadek i to jest taka mała, prawie niewidoczna ryska, no także nie złość się. Ryska, jedna ryska, no wszystko zepsujesz! Odkupisz mi z kieszonkowych nowy telefon. Zajebiście. I na dodatek kara za przekleństwa. No co tak mało? No to weź sobie więcej. A dobra, to idę jeszcze po drugie pudło. No to tutaj rachunek na 800 zł, praktycznie wszystko Julki, no to prawie, że nic nie wydałyśmy. Mamo, wzięłabyś mi takiego jednego małego batonika? Dziecko, ja nie mam pieniędzy na takie głupoty. Mamo, ale to kosztuje 2 złote. 2 złote to ja trzymam księdzu na tace. A ty jak chcesz, to sobie sama to kup. Myśli, że ma rodziców milionerów. Mamo, jak coś, to ja już wychodzę. No dobrze, tylko nie wracaj nad ranem tak jak ostatnio. I tam proszę pić z umiarem. Oj, mamo, no dobra. Mamo, to ja też wychodzę. Julka, zwariowałaś? Ty to zaraz do spania idziesz. Co? A dlaczego Klaudia może? No bo Klaudia jest już dorosła, a ty nie. Pa, pa, miłego siedzenia w domu.